Test. Hej, witam was serdecznie w nowym odcinku z serii Farming Simulator. Kochani moi, tutaj ciężko pracujemy z Kamp Damianem we dwójkę. Ciemna noc się zbliża, a my próbujemy na przyspieszeniu razy jeden ogarnąć wszystko, co się dzieje pracownikami, bo inaczej się nie da. No mam nadzieję, że uda nam się. Ajajajaj, tam był. Tam skończył bizon pracę, znaczy nie bizon. Dobra. Dobra, mogę. I rewelacja. Sekunda. Okej. Szalejemy, widzę. Słuchajcie, problemy techniczne jak zwykle musiały nas dopaść. Wiesz co, zaczął bić Gosię łyżką, wiesz? No niestety niektórych rzeczy nie da się ominąć. Dzieci takie są. Nie dogadali się i tak to wyszło. Dobra, czyli rzepak, tak? Weź się upewnij, że jeszcze warto sprzedawać. Tak. Dobra. Elewator. Albo poczekaj jeszcze chwilę. No na razie stoi, ale też destylacja rośnie, więc zobaczymy. A gdzie jest lepiej? Na razie. Ja już jadę, bo potrzebujemy kasy. Przed góry. Na razie elewator. Elewator, to jadę do elewatora. Zanim tam dojadę, to wiesz. To chwila minie. Chwila minie. Jak w dominie. Dobra, dużo ci tego zostało? Coś pasków. O matko, jakie duże pensje pracowników. Ty widziałeś? 2567. Tak.
Masakra. Co za burżuje. No tyle i zatrudniłaś. No przecież wiem. Ale robią dobrze swoją robotę, no. Będzie takiego numeru. Wyjątkowo nie mogę narzekać na nich. Ja wyląduję na najwyższej górze i tam się wysadzę. A ty widzisz tą górę mniejszą, niżej. Taką? Tam? Tam wyląduję jeszcze razem z kolegą. Nie mogę na nich narzekać. Tylko staraj się, żeby Helka nie była na linii strzału. Ogólnie, żebyśmy jej nie stracili. Tak sobie jadę na skróty. No, pełny zbiornik prawie. Zaraz będę musiała w niego wsiąść. Wow, slalom. Ja tam wyląduję. Ale sam zresztą. Mówisz, że na dwa wygląda gorzej niż na nagraniu, niż rzeczywiście w grze. Jeszcze raz? Mówisz, że nas wygląda gorzej niż w grze. No. Niestety. Znaczy, tak jak teraz patrzę, nie ma takiej tragedii, ale na przykład w Arku to nie szło. Ale tak widzę, że Farming Simulator nie jest tak tragedii. Takiej tragedii nie ma, jeżeli chodzi o ciemność. Ale też jest, tak jak patrzę, teraz jest jaśniej, a bywały momenty, że było ciemno całkowicie. Mhm. Więc myślę, że to też jest kwestia tego typu. Leo, wyłączysz jej wodę? Niedźwiedź. Wiem, dziękuję. Weź, bo mi to wychwytuje. Jeszcze mi prawa autorskie chwyci za piosenkę. Poczekaj. Komunistyczną jakąś. Sekunda. O, pomocnik ma pełen zbiornik. Pa, 28 tysięcy. Ja cię, panie. Ty masz pełen zbiornik, to cię zwalniam. A ty zablokowałeś mi drugiego pracownika, który nie może teraz przejechać przez to. Zostaw to, Grzegorz. Ty, zobacz, jak nam to ładnie wyszło. Przed nocą zakończymy robotę, jak dobrze pójdzie. To jeszcze tutaj, to teraz więcej nie sprzedawaj tego rzepaku. Czekajmy. Ja bym już nie czekała. LC? No? Sprzedawaj soję. Soję? Na kraut turecki. No tak. Dobra, tylko że muszę najpierw dojechać tą soją. Na razie będę poprawki robiła po tym, po kombajnie dużym. Ale czemu nam soja przybywa w silosie? No bo ją zdaję z kombajnu, no. Kurde. A. Bo ją zbieram teraz z pola. Mhm. No to chyba dobrze, że nam przybywa, hej. No tak, dobrze. No kurde. Agent z ciebie. Teraz jest kosztuje 1600. O, no to faktycznie fajnie. No, on potrafi nawet dojść do 2,5 do 2 kafy, ale jak potrzebujemy teraz na szybko sprzedać, to sprzedawajmy ją. No, ja jeszcze muszę zobaczyć, bo mi pracownik zakończył sianie, ale znając życie pewnie krzywo to zrobił, więc muszę go znadzorować. No oczywiście, że mi krzywo zasadził. Powiedz, że
gościu karoczkiem po tyłu. Więc muszę zrobić małą poprawkę po nim, ale niewielką. O, pomocnik ostatni zakończył pracę. Ty, ja mam już wszystkich pomocników z głowy. Trochę przegryzł. Marcin, nie spłacę teraz kredytu. Jak spłacimy soję, to dopiero wtedy spłacimy. Jak spłacimy soję? Co? Jak sprzedamy soję, to dopiero wtedy spłacimy kredyt. Na razie to musimy najpierw ją zebrać. Na razie ja ją muszę zebrać. Bo pracownik mi jej nie zebrał. Nie zebrał mi jej do końca. Ja rozumiem, co się stało. Pracownik jest upośledzony i pomija fragmenty. Na szczęście nieduże. I muszę się tylko w dwóch miejscach zawrócić, no ale. Ale jednak pomija. To co sadzamy, rzepak czy soję? Soję. Soję, dobra. Dobra. Wymaga wapna, dobra. 93, 94 całe wymaga wapna. Dużo jest oglądanych przez farminga nadal? Jeszcze raz? Dużo jest oglądanych farminga? No powiem ci, że wychodzi więcej niż tak do przeciętnych filmików, więc jest spoko. Nie narzekam. Dobra. To ja teraz pojadę to posprzedawać. Na razie nie będę sadzić, posadzę wszystko rano. Już sadzę i zwapnuję. A na razie się pozbędę soi. Bo tak, bo pole mamy całe zebrane, wszystko mamy zebrane, dosłownie. Dobra, czyli tutaj muszę jakoś wyjechać. A mnie nos swędzi. Ktoś mnie obgaduje. Nie, ale pamięci, że ten pasek na dole masz Dobra. Jadę po soję. Chyba Gosia, bo Gosia chce na siebie zwrócić uwagę. Co ty nie powiesz? Serio? Tylko, że on próbuje zwrócić uwagę Krystka, a Krystek jest teraz zajęty. To wiesz, to akurat nie do końca tak jest. Bo on chce zwrócić w ten sposób na siebie uwagę, a później tego nie je. Wiesz, bo teraz nie poszedł się kąpać, bo teraz Gosia poszła się kąpać. A ty znowu zostawiłeś to odkręcone. To co za agent. Halo? No halo.
Donaga cisza, że na stawa się zdziwiam, o co chodzi. Nie, no bo to akurat nie było nic do powiedzenia. I jeszcze raz, gdzie tą soję? Bo ja sklerotyk jestem. Chyba na małych polach. Jakich małych polach? A już zapomniałem chyba sam, gdzie miał to być. No to weź spójrz. Marcin do nas dołącza. Sekunda, przerzucimy go. Witaj Marcinie! Witam. A położyłem się trochę, zmordowany trochę byłem. No spoko, spoko. Ja tak pomyślałam, że jak będziesz gotowy, to dołączysz do nas. Troszkę kontuzję nabawiłem się kontuzji. Ręka mnie coś zaczęła boleć. Ja bym powiedziała od czego, ale wiesz, nie wypada mi. No wypada, wypada. Dobra. Soja, dobra. Minę na nagraniu. Gdzie mam jechać? Marcin, nie chyba w końcu, gdzie sadzimy soję albo rzepak? Nie pytam się, gdzie sadzimy, gdzie mam zawieźć soję, bo mówię, że sprzedajemy soję. Pobudka. Soję to jest na skup. Na skup, na stację skupu, dobra. O to mi chodziło. O to mi chodziło, o to to. O, właśnie, odbierz ukończony, nawożenie, kultywowanie, ale lipa. Ale morda, nie. Same prasowanie bel. Masakra. Mam problem. Z czym? Bo mi się ekran zaciął. No to resecik. Weź zaraz, jak to było? To masz na płycie? Nie, pobrane z tego, z... O, wyłączył się. Ja mam pobrane z Epika. Tak, u mnie się zatnie, to ja sobie się ratuję i uruchamiam ponownie płytę i to się mi odblokowuje. Miałem ten ból. Ale tej soi to tak mało, 98% całej przyczepy mi się załadowało. Czyli nie będzie 100%. No nie. Lipton. A jak tam dużo ci tej słomy zostało? Bo ja bym już tak powolutku chciała robić ten dzień. No jeszcze nie. Jeszcze nie. To chyba faktycznie się z tym wapnem przejadę. Dobra, nie mów hop, bo ja przed chwilą tam byłam, Leo. Aj, twoja baba nie grała. Też to jest bardzo fajnie, wiesz? Zastanawiam się nad tym dopada cyberpunkowego. Nad czym? Nad tym pada cyberpunkowego. No co wiesz, no... Nie do mnie to pytanie, nie? Ty, my zaraz faktycznie spłacimy tą pożyczkę, jak tak dalej pójdzie. Ty. A propos, będę miał jedną rzecz jeszcze, podpowiem coś. No. A propos zarobku. Bo tak przemyślałem sprawę, chyba tak zrobię, jak u Barteza zrobimy. Że nie bawić się na razie z tym słomą. Tylko się zacząć siać soję i rzepak. No to my to soję sadzimy cały czas. I o to chodzi, i cisnąć tym, i pomagać tymi kontraktami. No to my tak robimy. No i dobrze, to człowiek podgoni to, bo ja dzisiaj myślałem, jak to zrobić. Dobra, mamy 75 tysięcy kredytu, ze 140 zeszliśmy. Dobrze jest, jest dobrze. Cisnąć tą soją i rzepakiem, to człowiek zapomniał o kredycie. No to taki był plan od początku. Krystek się teraz bawi z belami i z hodowlą koni.
dzisiaj oglądał ten farming simulator na tym właśnie z hodowlą koni. Jak to działa tam wszystko? Masakra. Tam trzeba ujeżdżać. Wiem, widziałam. Wszystko widziałam. Widziałem ten, jak ten, bo pousuwał ten jeden z graczy, ten, co nagrywał graczy, bo gra jest niefajna. Tego jak pousuwał, to później stwierdził, że gra jest fajna. Aha. O matko. I tak przestałem na niego już wchodzić, bo przez to, że pousuwał graczy, to na niego już nie chodziłem na live'a. To mnie zdenerwował już. Taki niezdecydowany, rozumiem. Tak. Albo jest gra niefajna, to... To nie wiesz, gra, to pewnie była kwestia tego, że w danym momencie miał mało widzów, albo co? Albo za dużo miał już, bo mu się znudziła raptem, bo mu się reaguje tego. Weź, podłącz się traktorem do wapniarki i zobacz, ile ona ma wapna. Ile procent wapna, bo będziemy nawozić teraz 4 pola praktycznie wapnem. Już, zaraz zobaczę. A gdzie ona jest? Powinna być na polu obok 88 gdzieś powinno być. Jak nie znajdę, to nawigację włączę. Dobra. Nie no, powinno być bliżej 93 pola, obstawiam, ale ręki ci za to nie dam. Lubię swoją rękę. Jeszcze jeden przejazd i będzie dzień. Tak. No i dobrze, ja też mam jeszcze jeden dojazd i ten. Ten i następny i mogę robić dzień. No i super. Bo już ta noc mnie wkurza. Dobra, teraz ten traktor znaleźć jakiś. Jerzy, i stoję i rzepak jak najwięcej do stilosa cisnąć. A jak wyjdziemy z kredytu, to odcisnąć tego jak najwięcej, ale tylko do silosa. No to chyba standardowe, nie? Czy nie jadę? No to teraz jak to będzie po zbiorze dopiero. Mhm. Bo ja sprzedawałam to, co my teraz mieliśmy. Ale co, to jest ciekawe, że wcześniej strzelały z rakiet, a teraz woli z tych. Kamulą. No i oficjalnie mamy koniec przychodu. No idzie jak burza teraz. No, teraz wiesz, ja i tak wzięłam i ten. Zobacz, że my mamy razy jeden, bo my z Camp Damianem, najpierw ja sama praktycznie, wiesz, tylko pracowników brałam i zatrudniałem, bo zatrudnij pracownika. Dobrze, że tyle maszyn mam, bo inaczej by mi nie starczyło rąk do pracy. Ja się teraz cieszę, że ja mam tyle tych maszyn. 38% wapna. No ale to i tak, dobra, to weź pojedź do sklepu, ja zaraz kupię wapno. A nie, to podjedź do tej kubki wapna i napełnij. Do 100% i wróć do bazy. Ja widziałem, że już się już ten, ale mi się tak położyło, zmorzyło mnie spanie. Po 4 godziny spania miałem. Mówię, no wstaw położę, jak mi się usnęło i patrzę już, a no mówię, wejdę na 2 godziny.
Anti, może zacząć już wapnować od... Nie będę wapnować, zacznę wapnować dopiero już jak będzie dzień. Po północy można dzień gdzieś zawapnować. Nie no, zawapnę już na spokojnie jak dzień będzie. Będzie widać wszystko. Ja wreszcie podniosę tą kłodę, co mi tutaj tak wadzi. Od dłuższego czasu jest kawałek drzewa i tak leży i leży i nikt nic z tym nie robi. Jeszcze były ze dwa kawałki takie. O. No, już jest. Jakieś inne wydatki? A, kurde. To wapno było. Aha. Okej, okay. Dobra, to się zgadza w takim razie. Ja sprzedam te trzy kawałki drewna na krzyż. No, widzę, że jeszcze kasa przybywa. Super. O, już taka końcóweczka. Weź postaw tą maszynę do słomy tam na górze przy 78 polu, tam gdzie ja kultywator postawiłam. Dobra. $60,000. Dobra, ja dojadę do bazy i robimy dzień. Obok kultywatora. No na razie kultywator nam nie jest do niczego potrzebny. Ale tam koło 83. Koło 78. 78? Podatki 72, dobra. No 72, 78, no to jest pomiędzy. Mhm. I tam wstępnie będziemy sobie parking robić, nie? Mhm. Na razie tam maszyny, których nie używamy, a akurat tego nie będziemy teraz chwilowo używać. Dobra. Ja zaraz szybko znadzoruję, bo za mną będzie któryś szedł z nasionami. Zaraz przeanalizujemy to szybciutko, tylko zaraz pójdę położyć wszystkich spać. No już jest, wapnu. Dobra. To wysiądź, ja zwapnuję. Kochani, z wami będę żegnać. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.